No to takie pytanko na rozruszankę. Jesteśmy jeszcze przed Twoim koncertem tutaj, ale jak podoba Ci się właśnie na takich eventach, jak na przykład Diecezjalne Dni Młodzieży, bo w końcu Bóg, ludzie i muzyka w jednym miejscu? No, lepiej być nie mogło chyba w takich sytuacjach, prawda, że mamy wszystko, czego chcemy, czyli ludzie, którzy żyją blisko z Panem Bogiem, miejsce, które jest uświęcone, rozmodlone, prawda, znaczy omodlone, a przede wszystkim Bóg, prawda, który jest nas gdzieś tutaj gromadzi, zbliża, umacnia i daje nam więcej nadziei, więcej pokoju, bo gdy się modlimy razem, ta moc jednak spływa. Właśnie dajesz takie świadectwo, że to wszystko się łączy i to życie jest ciekawe, ale grając na przykład dla gremium nie stricte chrześcijańskiego, przekazujesz tożsame wartości, mimo że na przykład nie każdemu jest to w smak, nie zmieniasz repertuaru, ale pewnie zmieniasz trochę formę. Jakie różnice są wówczas w tobie, jak gdy grasz dla też tych ludzi? To jest tajemnica, bo to są, że tak powiem, macie być przebiegli, tak? Więc jakby tutaj dotykasz tematu przebiegłości pewnego rodzaju, więc ja nie mogę o tym powiedzieć jeden do jednego, ale mogę Ci powiedzieć, że kiedy człowiek zanurza się w tajemnicy pokory przed Panem i rozwija w sobie dzięki łasce właśnie pokorę, to wtedy nie straszna mu jest żadna okoliczność. Wtedy jest w stanie plastycznie dopasować się do każdego środowiska, do każdej osoby, do każdej zastanej właśnie sytuacji, w której będzie uczestniczył jako ten, który daje słowo. I wtedy czujesz pokój, radość, miłość i to nie ma znaczenia wtedy, co się dzieje. Czy jesteś na jakimś festiwalu Mordorze, gdzie wszyscy ćwają i piją, czy jesteś na festiwalu chrześcijańskim. Właśnie też chciałem zapytać odnośnie Dzienia się Biorem o te granice zdrowo rozumianej ewangelizacji. Chodzi mi o to, jak powinniśmy to robić, aby czynić to w uszanowaniu cudzej wolności, ale jednocześnie nie zatracić swych przekonań. Też na przykład chciałbym się odnieść do współpracy podjętej na przykład z Paluchem, a odmowie Kłębonki, dochodzi mi do ten kompromis. Jak my powinniśmy rozeznawać właśnie, w jaki sposób to robić? Przywołałeś, wiesz, jakieś zdarzenie sprzed właściwie już 3 lat, bo płyta wyszła Remedium, czyli płyta, na której właśnie miałem gościnny udział Palucha, czyli najbardziej popularnego teraz rapera w Polsce. Tak, tak. Jeszcze byłeś u niego, nie? To miało miejsce w 2013 roku, natomiast ja wtedy byłem totalnym neofitą. Ja wtedy działałem w emocjach bardzo wiele. Natomiast Bóg gdzieś mówił mi w sercu, że to będzie dobre. I tutaj nie odnosząc się stricte do Palucha, powiem tylko tyle, że przecież Jezus jadł z celnikami, z jawnogrzesznicami, prawda? I ja też mam to robić. Natomiast pytałeś jeszcze, jak nie zatracić, jak znaleźć ten kompromis. Myślę, że Bóg działa przez wszystko i we wszystkim, prawda? I dla wszystkich. I to jest, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to bym był jakimś Jezusem tutaj, wiesz, bo zrozumieć plan Boży, w jaki sposób i gdzie działa i po co działa, jest bardzo trudno. Czasami, wiesz, z jakichś naprawdę dzieł namaszczonych złem ewidentnie wychodzi jakieś dobro, nagle, nie wiadomo skąd, wiesz. Także myślę, że tutaj pokora tak samo obowiązuje. To może teraz takie ostatnie pytanie, już luźniejsze. No. Kiedy schudniesz? Nie. No, pragnieniem największym każdego chrześcijanina praktycznie jest zbawienie, świętość, rzecz jasna. Powinno być. Tak, powinno być. I na przykład Matka Teresa mówiła, że od ciemności chciałaby być świętą, zakładając, że zostanie wyniesiona na ołtarze. Od czego ty chciałbyś być świętym? Chcesz być? Od czego chciałaby być? Powtórz. Od czego ty chciałbyś być? Ale nie, Matka Teresa... Od ciemności. Żeby ludzie zwracali się do niej, pogrążeni w ciemności. A, kurde. Taką funkcję sobie przydzieliła. Tak, powiedziała za życia jeszcze. Nie wiem, to jest jakiś level wyższy, nie wiem, nie ogarniam tego, wiesz, bo ja sobie jeszcze nie przyporządkowuję jakiejś funkcji. Na razie wiem, że muszę dziecku zrobić śniadanie i żonę przytulić, wiesz, i zagrać koncert i pomodlić się, a jaką funkcję będę pełnił, to już zależy od Pana. Ja myślę, że właśnie to też jest jakaś przestrzeń do otworzenia się na Jego wolę. Czyli
pozostawienie mu wszystkiego, nie wymaganie niczego, nie oczekiwanie niczego. Jedyne, czego możemy oczekiwać, według mnie, to jest powrót Chrystusa, nie? To jest też w ogóle fajne zdanie. Jedyne, czego oczekuję w życiu, to jest powrót Chrystusa, no. I to nie jest jakieś nadęte, nadumane, tylko ja mam w tym wolność. Stary, ja mam w tym wolność, po prostu. Ja mam w tym wolność. Ja w ogóle chciałem grać na scenie bez butów, ale nie wiem, jak tam jest klimat. Ja mam w tym wolność totalną. Super, dziękujemy. Czyli sumując, pokora, tak? Sumując, pokora i posłuszeństwo i też częstotliwość obcowania z Panem, czyli to, bo Bóg chce nas na wyłączność. I myślę, że ja na przykład staram się... Wyłączność, on. Tak. No, ja mam teraz kościół. Przeprowadziłem się do miasta i mam kościół 3 minuty na piechotę od mojego domu. No i staram się być codziennie rano. I to jest niezwykłe, że Bóg Wszechmogący czeka na mnie codziennie, za darmo i na mszach jest po 3-4 osoby. To jest niesamowite, nie? Ja jedyny młody, jeszcze względnie młody, stosunkowo młody. Także myślę, że częstotliwość relacji z Bogiem. Wiesz, no jak mówisz, że jeszcze tam uzupełnię, powiedziałeś, chrześcijanie powinni pragnąć zbawienia. Chciałbym to widzieć. Gdyby tak było, stary, to każdy kościół byłby pełny od rana do wieczora. Powinni, od rana do wieczora byłby pełny kościół. Gdybyśmy nie tutaj kapliczkę zaraz adorację pojmowali, nie? Jakie to jest. Od rana do wieczora byłby pełny kościół. No, także spójrz na kościół i zobacz, czego pragną chrześcijanie. No, dobra. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Dzięki.